Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam Państwa na dzisiejszym spotkaniu, na dzisiejszej konferencji. Jest ona poświęcona przedstawieniu nowego sponsora. Jest to dla nas bardzo ważny dzień w historii naszego klubu. Sprawy potoczyły się bardzo szybko. Miło mi jest dzisiaj Państwu przekazać informację, że nowym głównym sponsorem naszego klubu będzie firma Toto, zakłady bukmacherskie. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie długoletnia. Podpisaliśmy umowę na rok z opcją przedłużenia na kolejny. Jak wspominałem, będzie to sponsor główny, czyli najważniejszy sponsor klubu. Mam nadzieję, że podpisanie tej umowy da nam impuls do dalszego szybkiego rozwoju klubu i umocni naszą pozycję na piłkarskiej mapie Polski. I chciałem powiedzieć, że logo sponsora będzie eksponowane na koszulce, na przodzie koszulki oraz oczywiście na wielu innych miejscach na naszym stadionie. Bardzo dziękuję panu profesorowi Serkowiczowi. Proszę Państwa, Toto Zakłady Bukmacherskie jest firmą działającą od 2011 roku na naszym rynku. Działa zgodnie z zezwoleniem Ministerstwa Finansów. Prowadzi w całej Polsce sieć sprzedaży zarówno poprzez punkty naziemne, to znaczy lokale, gdzie każdy z nas może przyjść i złożyć zakład, oraz prowadzi także sprzedaż przez sieć internet. Jesteśmy firmą, która patrzy perspektywicznie w przyszłość i dlatego zdecydowaliśmy się współpracować z Piastem Gliwice, dlatego że widzimy efekty takiej długoterminowej pracy. Widzimy, że te efekty mogą być bardzo pozytywne. Bardzo doceniamy to, co Piast Gliwice, czego dokonał w ciągu ostatnich lat. Chcemy współpracować przy kontynuacji dalszej działalności Piasta Gliwice. Tak jak pan prezes wspomniał, patrzymy długoterminowo. Tak naprawdę to roczna umowa, jest to czysta kwestia formalności. My patrzymy długoterminowo w przyszłość. Uważamy, że osiągnięcie celów jest możliwe tylko wtedy, kiedy pracuje się, czy patrzy się z perspektywy wieloletniej. Chcemy się związać z Piastem Gliwice, w związku z tym w bardzo szerokim spektrum. Chcemy wspierać klub, chcemy w ogóle patrzeć na wspieranie polskiego sportu. Chcemy być obecni po prostu tutaj w Gliwicach u Państwa. My przyglądaliśmy się oczywiście rynkowi, podejmując naszą decyzję. I w moim przekonaniu Piast Gliwice jest predestynowany do tego, żeby być po prostu w czołówce. No, oczywiście trzymamy kciuki, żeby był liderem i wspieramy lidera, ale powiem tak, tak jak wspomniałem wcześniej, patrząc długoterminowo uważamy, że Piast Gliwice jest predestynowany do tego, żeby utrzymywać się w czołówce tabeli. Przynajmniej w układzie średnio i długoterminowo. Logo miasta będzie na spodenkach. Oczywiście miasto jest eksponowane najbardziej na całym stadionie. Miasto jest właścicielem klubu i miasto przekazuje nam oczywiście dotacje na takie zadanie związane z rozwojem piłki nożnej w naszym klubie. I to jest oczywiście, można powiedzieć, nasz największy sponsor i będzie, mam nadzieję, jak najdłużej. Wyniki sportowe, które aktualnie drużyna osiąga, pozwalają nam na rozpoczęcie nowych rozmów. Firmy przychylnie patrzą na to, co robimy, widzą w tym sens, widzą w tym jakiś program, jakąś perspektywę długofalową i mam nadzieję, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać kolejnych takich konkretnych już decyzji związanych z podpisaniem nowych umów z nowymi partnerami biznesowymi. Oczywiście naszym celem jest, tym minimalnym wiemy, że jest
pierwsza ósemka, ale myślę, że dzięki takim sponsorom jak firma Eto, to no, nasze cele będą ambitniejsze. Oferujemy w swoim ofercie zarówno zakłady na wyniki w Polsce, ale także w całym świecie. Bardzo wiele naszych klientów wykupuje zakłady na przykład na wyniki meczów ligi angielskiej, hiszpańskiej, niemieckiej. Mamy sieć sprzedaży w sensie punktów takich fizycznych, lokalnych w Polsce, przy czym my jesteśmy głównie dzisiaj obecni w Warszawie, w Krakowie. Kolega dyrektor sprzedaży jest właśnie z Krakowa. Mamy dosyć silną reprezentację w Białymstoku, na Pomorzu, w Wielkopolsce. Na dzisiaj nie jesteśmy obecni na Śląsku, ale moje główne zadanie tutaj dla siedzącego koło mnie pana Dawida Mrowca na następne 30 dni to jest otworzyć punkt w Gliwicach, bo jesteśmy bardzo zainteresowani obecnością. Już dzisiaj mamy wielu klientów, którzy pochodzą ze Śląska i korzystają z naszej oferty poprzez sieć internet, tak? Bo to w zasadzie można w każdej chwili, każdy z nas może dzisiaj założyć konto i zdecydować się na obstawienie wyników zawodów sportowych, także najbliższego meczu. Jeżeli chodzi o punkt w Gliwicach, bardzo będziemy chcieli, żeby był to jeden z tych lokali, żeby był dedykowany właśnie dla kibiców Piasta. Postaramy się go w takiej właśnie aranżacji kibicom Piasta zaoferować.